zapraszam serdecznie z tych Państwa, którzy ze sobą dołączyć, zapraszamy i wspólnie wygonamy na zakończenie najpiękniejszą polską kolędę, a przed Państwem burmistrz miasta pan Jarosław Koczur. Drodzy Państwo, 22 koncert kolęd i pastorałek powoli dobiega końca. Dziękuję wszystkim serdecznie za tak liczne przybycie i przeniesienie nas do tego pięknego okresu, okresu Świąt Bożego Narodzenia. Mieliśmy dzisiaj niepowtarzalną okazję usłyszeć wiele pięknych, tradycyjnych kolęd pastorałek, które są powodem do tego, że miło przebywać, słuchać i łączyć się w tej radości. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana dyrektorki, wszystkich z Miejskiej Orkiestry Dętej w Trzebinie za tak piękne w dniu dzisiejszym nam tutaj granie. A wam, drodzy chórzyści, chórzystki i dyrektorzy, życzę dużo zdrowia. Również słowa dziękowania chcę skierować do gospodarza tego miejsca, czcigodnego księdza proboszcza Stanisława Bercata. Bo to dzięki uprzejmości, życzliwości możemy w dniu dzisiejszym i przez lata kolejne móc wspólnie się spotykać, radować, śpiewać. Dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnego kolędowania. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak to Pan Burmistrz powiedział, za zaangażowanie i za ten piękny, liczny udział w naszych corocznych przeglądach, koncertach. Myślę, że tradycja śpiewania kolęd choćby tutaj nie zaniknie i jeszcze długo będzie to naszą taką polską, katolicką kulturą. Dziękuję bardzo.